Do przygotowania kotletów z jajek i ciecierzycy potrzebujemy ugotowane jajka, ugotowana ciecierzyca, szczypior. Dokładny opis właśnie się Państwu ukazuje. Do miski przekładamy szklankę ugotowanej ciecierzycy. Należy ją dobrze rozdrobić. Jajka należy pokroić w drobną kosteczkę. Ja użyję do krojenia sitka. Szczypiorek należy drobno posiekać i dołożyć do jaj. Do jajek dodajemy jedno jajko oraz przyprawy, sól i pieprz. Do tego jedna łyżka majonezu. Masę jajeczną należy dobrze wymieszać. W masy formujemy małe kotleciki i obtaczamy w bułce tartej. Z 10 jajek i szklanki ciecierzycy wyszło mi 13 kotletów. Kotleciki jajeczne smażymy z jednej i drugiej strony na złoto na rozgrzanym oleju. Kotleciki wykładamy na talerz wyłożony papierem w celu odsączenia z tłuszczu. Kotleciki jajeczne gotowe. Moja propozycja podania to kremowe pióre, buraczki i taki kotlet. Smaczne, szybkie danie, gotowe. Jeszcze spróbujemy kotlecika. Bardzo smaczne, czuć jajeczko, czuć ciecierzycę, czuć szczypiorek. Dla mnie rewelacja. Szybkie przygotowanie i smaczne. Polecam wszystkim kotlety jajeczne z ciecierzycą. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.